Witajcie! Mam nadzieję, że podobały Wam się nasze poprzednie porównania popularnych kanałów na YouTube. Serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze pod tymi filmami. Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi porównaniami kanałów, koniecznie naciśnij subskrybuj. Biorąc pod uwagę Wasze propozycje w komentarzach, dzisiaj na Waszą prośbę postaramy się porównać dwa mega popularne kanały znane głównie wśród fanów gier komputerowych. Będą to kanały Kaluch oraz Abra. Jeśli któryś z tych kanałów jest Waszym faworytem, koniecznie piszcie w komentarzu pod tym filmem. Jak zwykle na początek skupimy się na statystykach takich jak liczba subskrybentów, ilość nagranych filmików oraz liczba wyświetleń na kanale. Na początek subskrypcje. Kanał Kaluch subskrybuje obecnie 1 940 000 użytkowników YouTube'a. Natomiast Abra ma aktualnie 1 010 000 subów. Zobaczmy teraz, od kiedy istnieją oba te kanały na YouTubie. Kaluch założył swój kanał w listopadzie 2010, natomiast kanał Abry istnieje od listopada 2012. Zobaczmy teraz, ile przez ten czas na oba te kanały zostało dodanych filmów. Kaluch dodał na YouTube aż ponad 1300 filmów, natomiast Abra ma aktualnie 553 filmiki. Sprawdźmy teraz, jak przekłada się to na ogólną liczbę wyświetleń na tych kanałach. Filmiki kanału Kaluch zostały wyświetlone ponad 781 milionów razy, podczas gdy filmiki Abry wyświetlono ponad 146 milionów razy. Jak popatrzymy na wykres popularności obu tych kanałów, możemy zauważyć, że oba kanały są na bardzo wysokim poziomie i liczba ich fanów stale rośnie. Jednak to Kaluch ma na dzień dzisiejszy trochę lepsze statystyki. Zobaczmy teraz, jaką liczbę wyświetleń uzyskały trzy najpopularniejsze filmiki na tych kanałach. Trzy najlepsze filmiki kanału Kaluch uzyskały razem ponad 18 700 000 wyświetleń. Natomiast trzy najpopularniejsze filmiki na kanale Abra mają razem 6 900 000 wyświetleń. Należy również dodać, że Abra prowadzi też inne swoje kanały na YouTube. Jego kanał Abra Minecraft ma obecnie 461 000 subskrypcji, natomiast na kanale Abra Games ma aktualnie 211 000 subów. Mam nadzieję, że podobało Wam się nasze dzisiejsze porównanie kanałów na YouTube. Jeśli macie swój ulubiony kanał, zapraszam do komentowania pod filmem. Zobaczymy, który z tych kanałów zyska więcej głosów. Jeśli macie pomysł na kolejne porównanie kanałów, jakie możemy zrobić, prosimy o propozycje. Jeśli choć trochę spodobały Ci się nasze filmiki, koniecznie kliknij subskrybuj, aby być na bieżąco. Pozdrawiam wszystkich.